Siemano, tutaj Stefan Bąk i dzisiaj sobie odpowiem na pytanie, czy laptop za 200 zł może działać płynnie. Zapraszam Was do oglądania. No i już otwieramy. Chyba nie przyciąłem po taśmie, no oczywiście, że nie. Jep. Rich, spoko, w sumie kwestii tej, ale zabezpieczenie pianką tylko. A co my tu mamy? To widzieliście w tytule. Dell Chromebook 11. Jakoś tam dalej. Jego stan nie jest najlepszy, to wygląda jakby kot chyba przejechał. Licytowałem go za 140 zł. I mój statyw za złotówkę chyba nie chce stać. No i otwieramy go. No i pięknie widać mnie, dzień dobry. Odpalił się już nawet. Jak widać, został kupiony jako uszkodzony. Z taką informacją: Chrome OS is missing of the next Prisons are recovery USB or SD card. Zainteresowanie to wam pokażę. Na aukcji było widać to oto przetarcie i ono jest. Co to jest Chromebook, to zaraz wytłumaczę. Tutaj mamy po lewej stronie mamy gniazdo zasilania, HDMI, dwa USB-ki i combo jacka. Dla raczej mikrofon nie podepniecie, Kensington Lock i kartę SD do poszerzenia pojemności. Następnie od spodu mamy jakieś tutaj naklejki. Oj, był rozkręcany i jest bez chyba przynajmniej dwóch śrubek. Dla Chromebook 11 tutaj są plomba gwarancyjna, nie zrywać, lipiec 2020. No więc był otwierany. Ciekawe, czy jest tryb dewelopera, czy jakoś tam włączony. Zawiasy. Są ok jeszcze. Chromebook charakteryzuje się tym, że jest on laptopem z dosyć słabymi podzespołami w środku, aczkolwiek cały sekret tkwi w tym. Chrome OS, czyli system operacyjny Chrome OS ma po prostu. Pewnie nie słyszeliście. Jest to system, który jest zajebiście zoptymalizowany właśnie pod działanie na takich małych gównach. No w sumie nie gównach, chociaż zależy co robicie. Przeglądanie internetu, używanie wszystkich usług Google'a, czy jeżeli używacie notatek Google'a, dokumentów Google'a, prezentacji Google'a, to jest po prostu laptop idealny dla Was. Ja bardzo często wykorzystuję usługi Google'a, a więc dlatego też zdecydowałem się na tego laptopa. Kupiłem go jako uszkodzonego, licytacja złotówki, zapłaciłem 140 zł, mogłem 120, ale myślałem, że się ktoś będzie bił, ale się nie bił, więc nie, próbujmy go naprawić. Ponieważ Chrome OS jest missing od damaged. I tak naprawdę to nie wiem, czy laptop jakby działa, czy nie działa. To jest dobre pytanie. Chromebook jest zajebisty też pod tym względem, że jest on chyba mały. Naprawdę to jest mały, jakby nie mam linijki chyba tutaj, ale to jest ten taki mały pilot Samsunga i to jest półtora takiego pilota chyba. Yes, no. To iPhone X. Albo mogę wam, o, bardziej miarodajna butelka cisowianki 1,5-litrowa. No jest praktycznie szerokości tego laptopa. Dobra, ogarnijmy, żeby on działał w ogóle. Bo jeszcze nie, czy działa. Na tą chwilę rozbierałem tego Chromebooka. Wygląda ono to tak, to jest ten Dell, którego nazwę widzieliście już. Tutaj mamy chłodzenie, nawet nie działa w tym momencie. Bateria była chyba katowana śrubokrętem. Nie wiem, co to się działo. Szukałem tutaj śrubki odczytu i zapisu. Nie wiem, czy taka śrubka tutaj jest dokładnie w tym oto modelu Chromebooka. O co jest nam chodzi? Chodzi o to, że jest taka śrubka odczyt i zapis, która blokuje włączenie trybu dewelopera, który będziemy chcieli włączyć. A czemu, to się dowiecie później. A co zrobić, żeby zrobić właśnie Mystical Damaged ten system? Pobieracie z tego z Web Store'u Chromebook Recovery Unity. Następnie odpala wam się ten oto program. Tutaj ja już podpiłem pendrive'a, on jest o tam. Klikamy rozpocznij. Identyfikacja Chromebooka. Ok, czyli muszę teraz otworzyć go. Jak widać tutaj na ekranie jest ten model Wolf, coś tutaj. No i ten model także został tutaj odnaleziony. Klikamy dalej. Wybieramy pendrive'a, którego podpiąłem. I tworzymy obraz odzyskiwania. I on się tutaj pobiera. No i mamy. Dwunośnik odzyskiwania jest gotowy. No i klikamy gotowe. Wpinamy. Nośnik odzyskiwania. O ja, no. Kochany USB, ok. I uwaga, co się dzieje, siemano. No tutaj w teorii to power. Będziesz odzyskiwał swój komputer. Proszę upewnić się, że jest on podpięty do źródła zasilania.
No i ten. An unexpected error was encrypted. Please refer to this URL. Zajebiście. No i co teraz? Obok sprzedany jako uszkodzony, chyba może być tak serio uszkodzony. Jak tak to lipa. Co zrobiłem w 1,5 godziny? Otworzyłem jeden butowany nośnik, nie działał. Otworzyłem drugi butowany, nie działał. Otworzyłem trzeci, nie działał. Próbowałem coś zrobić. Następnie pomyślałem, zobacz, czy to nie ma dysk, tam nie mogę go wyjąć. Wykręciłem całą płytę główną. No i się okazało, że lutowany jest nośnik. No więc niestety nie mogłem nic zrobić. No i teraz jesteśmy na tym etapie, tutaj oto taki. Na tą chwilę jesteśmy na tym etapie, w tym momencie instaluję inny jakby model, ponieważ tutaj 3120. Szukając po tym znajduję jakiś Chromebook 11. A tutaj wprowadziłem Chromebook 3120, no i zobaczymy, czy jakby to będzie działać. Zobaczymy nawet co mieć sprawdzałem, czy USB-ki działają. Potem jak go rozebrałem. O, nie zabiera systemu. Czyli jednak ten model po Wolfie jest jednak tym modelem no poprawnym. Bo jednak jak wsadzę tego pendrive'a, no to wiadomo co się wydarzy jakby. Znaczy nie chce mi się tego pokazać po raz kolejny, więc jakby nie wiem. Zaraz spróbuję jeszcze jednej rzeczy. Jesteśmy po chwili i teraz jesteśmy w takim etapie, że nic się dalej nie działo. To nie jest wina pendrive'a. Jak jesteście na tym ekranie, tutaj jak kliknijcie tam na tym ekranie, to wtedy macie taką informację. Tutaj w tym przypadku jest Recovery Reason 0x5a No Bootable Storage Device in System. No więc to mówi, że nie ma urządzenia, z którego można zbudować ten system. Więc dlatego nie da się go jakby odzyskać z pendrive'a. Nie ogarnąłem tego, znaczy ja dopiero później ogarnąłem, że jakby tak można i w ogóle ten. Więc jako chyba po raz, chyba, nie wiem, który już chyba szósty dzisiaj odkręcę. Więc zacząłem od początku. Jakby tak, dostałem tego Chromebooka, rozkręciłem go, wykręciłem płytę główną całą i sprawdzałem, czy nie ma fizycznie jakoś dysku tego SSD wpiętego. No ale go nigdzie nie widziałem wpiętego. No to nas nie skręciłem, tutaj bez karty LAN. Próbowałem różne rzeczy, odpalać go 30 razy, tutaj różne pendrive i tak dalej, wszystko. No niestety, ale nic nie działało. Ze sklepu Compre, tutaj są plomby chyba, nie jestem pewien. Nie wiem gdzie to latało, ale wina jest w dysku, którego jakby nie ma na tym, w tym komputerze. Kurczę, no i teraz co robić? Nie wiem, no ja spróbuję jeszcze raz go rozkręcić, bo jeszcze czegoś tu nie ma. Okej, poszperałem trochę i już wiem, że jak odsłonimy procesor i tutaj ogólnie tutaj jest dysk. I to właśnie ten dysk jest problemem. Dodatkowym problemem jest to, że ten komputer miał swoją premierę 15 grudnia 2014 roku, czyli to było 6 lat temu. Nie chcę w ogóle wiedzieć, co się działo w serwisie, którym był ten laptop. Bo naprawdę ta bateria, cygam się jak widzę tą baterię. Ale baterii nie wymienię, bo ja miałem wymienić baterię. No bateria kosztuje prawie tyle samo, co jakby cały laptop. Więc jakby już wiemy, że to jest do wymiany. Tutaj to się zepsuło, czyli dysk mi się nie ostrzy. A reszta się wydaje wszystko git. Rozkminiałem jakby, nie wiem, który debil siedząc w Dell pomyślał, to będzie zajebisty pomysł, żeby nie robić dysku na takim złączu, jak tutaj jest karta LAN na przykład. Że po co robi na takim złączu dysk? Prawdopodobnie wezmę tego Chromebooka, podjadę jutro do lokalnego serwisu komputerowego i się zapytam, czy chłop mi to zrobi. Znaczy większy problem niż zrobienie tego będzie znalezienie tego dysku albo takiego, który tu by działał, który by tu pasował czy coś. To będzie większe wyzwanie właśnie. Znalezienie dysku, który tutaj będzie pasował, który tutaj będzie działał. No więc jakby dzisiaj już chyba dużo troszeczkę zrobiłem z tym dyskiem, z tym laptopem. A finalnie wyszło, że winna jest ta oto jedna mała kosteczka. Mała, bo no wiecie, tu mój palec. Sytuacja jest taka, że jestem przeziębiony trochę, ale to nie jest ważne. Teraz znalazłem na AliExpress ten dysk, ponieważ jak wiecie, dyskiem właśnie jest problem. To jest ten dysk, to jest jakieś zdjęcie z Reddita i tutaj właśnie jest, tutaj mamy procesor wraz z tym układem jakimś, nie wiem co to jest, coś tam, radiator to ma, o, tak powiem. I tutaj jest właśnie ten oto dysk, jest to SanDisk SDI S6BM016G. Tutaj właśnie to piszę, jest China i tutaj jest chyba numer seryjny. No i znalazłem na AliExpress coś takiego, właśnie ten SanDisk. Jedyna różnica jest taka, że tutaj nie ma napisu SanDisk i tutaj nie ma, i na tamtym nie ma napisu CS. Ten dysk jak widać kosztuje 55 zł. Musimy chwilę poczekać, ale zawsze byłaby to nadzieja na to, że
naprawimy tego laptopa, jeżeli on będzie działał. Gorzej, jeżeli coś dalej będzie nie tak. Prawdopodobnie właśnie ten laptop trafi na Allegro, dlatego że po prostu osoby, które miały tego laptopa, no nie mogły go naprawić. Właśnie dlatego, że nie miały tego dysku. Bo jednak to jest 6-letni laptop, no i znalezienie do niego dysku, no jak widać, nie było łatwym pewnie zadaniem. Jak pisałem SanDisk i coś tam, to wtedy nie umiałem znaleźć. Pisałem po prostu, pisałem tylko to i jak widać, udało mi się. Tak, to jest 0.16G, czyli ten odpada nam, ale zatem dobra, czyli jeszcze 1.70, 5 zł plus 8 zł. To jest kolejny, który znalazłem. Gorzej, jeżeli jest to jakaś usterka związana dalej niż z dyskiem. No ale jest problem z dyskiem, więc zakładam już dysk. Ale nie będę tego robił na własną rękę, na pewno, ponieważ nie mam hot era. Bo żeby coś takiego odczepić, no to muszę mieć hot air, czyli takie urządzenie wyglądające trochę jak lutownica, ale ono takie dmucha ciepłym powietrzem. I właśnie takie układy się właśnie zdejmuje za pomocą takiego oto hot era. Więc będę szedł do sklepu informatycznego, okolicznego, zapytam się o jego zdanie. Zapytam się, co możemy zrobić razem. Ewentualnie, czy on mi, jeżeli kupię sobie ten układ, to czy on mi go założy i tak. No i zobaczymy, czy się dogadamy. Witam, dzwonię z Hypnajturze, w serwisie komputerowego. Mhm. Tak? Tak, tak. Witam, z tego Chromebooka dzwonię. Mhm. Więc byłem tak, po pierwsze, to on nie jest na dysku, tylko płyty głównej. Ona jest spalona w dwóch miejscach. Natomiast jest też szansa, że to spalenie jest jeszcze z innego elementu wynika. Raczej nie damy rady po pierwsze tego wymienić, bo będzie trzeba znaleźć dokładnie taki sam element, lutować BGA i tak dalej. Jest to trochę no, trudne i tak jak mówię, no, jest też szansa, że przylutujemy nowy układ i on po prostu zostanie spalony w ciągu kolejnego uruchomienia, nie? Więc tutaj raczej chyba nie będzie opłacalne. Chyba, że pan znajdzie gdzieś indziej jakiś taki serwis, który się zajmie tym, żeby przylutować te układy, no ale tak jak mówię, no jest też szansa, że po przylutowaniu sobie upadnie. No to nie jest prosto na prawo, tak powiem. Dobra. Tutaj będzie 40 zł diagnoza, wszystko razem. Niestety, ale optymistycznej wieści nie mam. Mam plecak, bierzę właśnie w komputer. No i po dwóch tygodniach jesteśmy. Mamy tutaj sprzęt. No i niestety wieści, jakie mam, nie są optymistyczne, dlatego że jest uszkodzona płyta główna. Oprócz tego, że to co widziałem, czyli ktoś prawie przedziurawił baterię litowo-jonową. Ale to już nawet nieważne. Tu mamy chłodzenie, tu mamy port oświetlający, tu mamy płytę główną. I co tutaj idzie, to było. Tam widać, tutaj jest. O, tutaj jest spalony jakiś kondensator. I następnie gdzieś pod dyskiem był spalony również kondensator. Czy coś takiego, ten układ ogólnie tutaj. I pytanie po prostu było takie, czy... No jest to wina tutaj jednak. Ponieważ jeżeli wymienimy te oto części, no to może zdarzyć się tak, że no po prostu po raz kolejny strzelą nam. Po pierwsze jest problem z tymi częściami, a po drugie no wymiana nie wiadomo, czy była efektowna. Więc po raz kolejny mam rozkręconego laptopa. I teraz nie co robić. No i jesteśmy dzisiaj, czyli dzień montażu tego filmu. A laptop jak leżał, tak leży. Jedyna zmiana jest taka, że... Nie odpala się. Nie wiem, czy jest to spowodowane. Miałem się odezwać do tego typa serwisu, czy on nie rozładował baterii przypadkiem, czy coś. Ponieważ może być, ponieważ nie mam ładowarki do tego laptopa, czy tutaj jest, nie wiem, więc nie wiem, czy uszkodziło się, nie wiem, na przykład CPU się mogło uszkodzić, mogło się baterię rozładować, więc teraz nie wiem. Jedyną nadzieją, powiedzmy taką, dla tego laptopa byłoby wysłanie go do serwisu od Daniela Rakowieckiego, taki ziomek z Poznania, serwisuje laptopy i jest totalnym kozakiem w tym, więc to by była jedyna nadzieja. Oczywiście musiałbym się najpierw skonsultować jakby z nim, żeby wycenę zdobyć, bo jakby to kosztowało 300 zł naprawa, no to
No wiecie, niezbyt się to kala. No więc, jeżeli będziecie chcieli, napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli zobaczyć właśnie taki odcinek, czy taki właśnie odcinek, którym by pokazywał, jak tutaj pisze do niego i tak dalej. I czy uda się coś z tym zrobić. Laptop leży, no i pogodziłem się troszeczkę z tym już, no, że straciłem 150 zł w... Jak straciłem 150 zł w 10 minut, powiedzmy coś takiego, ponieważ ło, pewnie go gdzieś tam wezmę do... Po koleżeńsku gdzieś go wezmę, bo ładowarka Dellowa, to jest chyba taka ładowarka stricte Dellowa, więc po prostu podejdę z tym laptopem gdzieś tam, zobaczę, czy on się ładuje, jak się ładuje, to go naładuję na przykład i go wyślę wtedy ewentualnie do Poznania. Trudno. Szkoda tych pieniążków. I cóż, to było na tyle. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Cześć. Muzyka, którą słyszeliście przez cały film, pochodziła z bazy Audio Network. Zapraszam Was na ich stronę, mają fajną muzykę, możecie się zarejestrować i 10 piosenek za darmo pobrać w wersji próbnej.